Dzień dobry, moje drogie single. Zapraszam Was serdecznie do czytania na czerwiec. Zobaczymy, jakie możliwości się zarysują przy Waszych znakach. Druga część filmu, czyli po tym czytaniu takim ogólnym, jeśli chodzi o możliwości, będzie jeszcze druga część filmu, ewentualne pierwsze randki. No, jeśli poznacie kogoś, czego Wam życzę absolutnie i będziecie się umawiać z tą osobą, zobaczymy, jakie są tutaj podpowiedzi, czy na co zwrócić uwagę może w ten sposób, gdzie odpuścić po takim spotkanku, czy to będzie, nie wiem, kawka, kolacyjka, czy może kolacyjka za śniadankiem. No, zobaczymy, co karty zasugerują w każdym bądź razie. Także jest to czytanie, podsumowując już, jest to czytanie dla singli na czerwiec, a timing znajdziecie w opisie filmu. Zaczynamy. I zaczynamy oczywiście od baranów. Karty są przygotowane. Używam również talii z odwróconymi kartami. I zobaczymy, co nam podpowiedzą. Moje drogie barany, single. O, bardzo fajnie. Dlaczego bardzo fajnie? Bo wiecie, że w trójce mieczy odwróconej to mam wszystko w czterech literach. Już nie czuję zranienia, nie obchodzi mnie jakiegoś rodzaju wcześniejsze rozczarowanie. Jestem gotowy, gotowa. Dla części z Was, moje drogie single, trójka mieczy odwrócona, jak dla mnie, oznacza, że możecie uniknąć złamanego serca. Że będzie coś, co się wydarzy w czerwcu w Waszym życiu singlowskim, że słuchajcie, was to, ta sytuacja w ogóle Was nie dotknie, nie obejdzie, jak to się mówi. Zobaczmy dalej. Widzicie? Pięknie. Coś się zmienia. Może zmieniacie swoje nastawienie, bo druga karta to jest wyjście z kryzysu, wyjście z trudnej sytuacji, wyjście z takiego poczucia osamotnienia, braku szczęścia, z jakichś trudności, tak? Przestajemy się też izolować. Moje drogie single, barany, kochane, to dla osób, które były w trudnej sytuacji takiej i po prostu trochę się izolowałyście, to czerwiec może być takim momentem, miesiącem przełomowym, gdzie po prostu zaczynamy być otwarci na to, co niosą jego możliwości. A co niosą możliwości? Otóż możliwości pokazały nam króla monet, osobę niesamowicie dojrzałą, osobę bardzo życzliwą, osobę nieskorą do gniewu, osobę, która jak dla mnie, może przy okazji jakiejś pracy bądź współpracy, drogie single, król monet może być gdzieś tam związany z Wami monetowo, tak to nazwę, czyli jest jakiś tam taki punkt zaczepienia, wspólny mianownik jakiś i praca może być tym wspólnym mianownikiem, bądź współpraca może być tym wspólnym mianownikiem, natomiast to jest osoba bardzo życzliwa. Na taką osobę możemy liczyć w naszym życiu, więc jakby pytanie, kto to będzie i gdzie jest poznane. Zaraz Wam jeszcze wyjmę jedną kartę. Trzy kielichy na jakiejś imprezce. Na jakiejś imprezce. Z taką osobą powiedziałabym, to trochę jest taki dla pań, które tego sobie życzą akurat, słuchajcie, to może być sytuacja z gatunku żyli długo i szczęśliwie. Tu jest impreza, tu jest w ogóle dla Was moim zdaniem taka trochę sugestia, słuchajcie, żeby ogólnie czerpać z życia. Żeby stawiać na swoje własne przyjemności, tak? Żeby wychodzić ze znajomymi, żeby inicjować różnego rodzaju spotkania. No, co mam powiedzieć? Zachowaj wiarę, miłość w drodze. Możesz otrzymać, zobaczcie teraz, jaka spójna jest ta energia, bo ta karta niesie ze sobą przesłanie, że otrzymasz zaproszenie na jakieś spotkanie, wydarzenie, wyjście. I to samo pokazało nam się w tarocie. Więc ja nawet nie mam już potrzeby doprecyzowania niczego własnymi myślami, własnymi jakby kartami. Król monet to jest osoba z doświadczeniem, ona może mieć jakieś doświadczenie życiowe, powiedziałabym, tak? Jakiś związek ze sobą, formalny, mniej lub bardziej. Natomiast nie sądzę, żeby miało Wam to przeszkadzać. Na pewno bardzo miło spędzicie czas.
Bardzo miło spędzicie czas. Czego Wam życzę? Piękne czytanie. Cieszę się, że tak fajnie zaczęliśmy. Super początek. Tasuję karty i zapraszam byki. Moje drogie byki single. Także randka barany bardzo udana. Ta randka się tutaj pokazała nam, tak? Jako taka, na której będziesz się, drogi baranie, po prostu dobrze bawił, miło spędzał czas, będzie super humor, dużo dobrych wibracji, taki czas rozluźnienia też nastanie. Więc daj się zaprosić z drugiej strony, albo Ty zaproś kogoś, bo to też zależy, moi drodzy panowie, prawda? No dobra, dobra. Ale tutaj, aha, panowie, to jeszcze tylko powiem, ale wskazówka dla Was w tej karcie Króla Monet była taka, żeby... No, znaczy nikogo nie udawać, to po pierwsze, bo to i tak zawsze jakby następuje ten moment weryfikacji, ale król monet, tak jak wspomniałam, on jest taki, to jest energia osoby niesamowicie dyplomatycznej, bardzo takiej pragmatycznej, tak? Stawiającej na jakąś solidność, więc bez impulsywności zbytniej, tak bym powiedziała, moje drogie barany. No dobra, a teraz przechodzimy do byków, moje drogie byki. Co tam u Was? Karta gwiazdy. Transformacja odwrócona. Ósemka mieczy odwrócona. I trójka kielichów. Znowu imprezka tu jest. Słuchajcie, więc tak, ósemka mieczy, jak dla mnie w pozycji odwróconej, wydaje mi się, że tutaj będzie jakaś sytuacja w Waszym życiu singlowskim, gdzie będzie jakaś napięta sytuacja, napięta atmosfera. Nie wiem, czy nie pomyślicie, że jest ktoś jeszcze w tej w tym jakby, jeśli kogoś spotkacie, to nie wiem, czy będziecie miały takie zaufanie, czy to jest na pewno ktoś, kto ma czyste intencje względem Was. Czy ta osoba czasem nie chce tylko zabawy, czy nie jest trochę takim fircykiem w zalotach. Tak mi to przychodzi do głowy. I jak dla mnie karta sugeruje, żeby zachować wiarę, tak, zaryzykować, widzicie, ale działać strategicznie. Tutaj Ty też, drogi byku, możesz się pokazywać jako, pokazujesz się jako osoba, która może mieć jeszcze jakiegoś rodzaju inne zaproszenia na spotkania, na wyjścia, możesz inicjować jakieś zaproszenia, więc niech to się wydarzy. Natomiast powiem Wam tak, muszę to powiedzieć, jest jakaś nerwowość tutaj w tym wszystkim. Nie wiem, czy Wy jesteście gotowi na nowe. To dla singli, które od niedawna są tego w tym stanie, albo przynajmniej dla singli, które trochę nie mogą się uporać z jakąś przeszłością. Więc tak, wrzucenie na luz pokazuje się tu jako dobry sposób na to, taki okres beztroski pokazuje się jako dobry sposób na to, żeby coś zmienić na lepsze, po prostu trochę luzu wpuścić i być zadowolonym z czasu wolnego, tak to nakreślę. Jeśli będziesz miał więcej niż jedną randkę, to tutaj karta sugeruje, żeby działać strategicznie, nie określać się jeszcze jak dla mnie, nie zakorzeniać się jak dla mnie, żeby korzystać z innych możliwości, trochę tak. Wydaje mi się też, słuchajcie, szczerze mówiąc, że jakiegoś rodzaju niedomówienia mogą być przyczyną niezrozumienia. To dla singli, które no, będą w takiej sytuacji. Tak to czuję ja. Że będą jakiegoś rodzaju niedomówienia, nie będzie rozmowy wprost być może, co spowoduje jakieś napięcie, więc też zwróćcie na to uwagę. No i teraz tak, jeśli to jest osoba, która rozmawia, tak wiecie, między wierszami, co Was może zirytować bądź wkurzyć, to tutaj jednak karty sugerują, żeby pobawić się też trochę z tą sytuacją, nie przekreślać jej, tak? No, zrobicie jak chcecie, sprawdźcie sobie ascendent, bo szczerze mówiąc tutaj byk, który nie chce tracić czasu, no to raczej taka osoba, która szczerze mówiąc nie będzie zainteresowana wypowiadaniem się wprost, nie będzie zainteresowana jakąś taką lojalnością, nie wiem, czy zainteresuje Was. Ale, dla osób, które po prostu no, ziewają z nudów w tym momencie, moje drogie byki, tutaj pokazuje się przynajmniej możliwość spędzenia miło czasu. Możliwość spędzenia miło czasu, więc też korzystajcie z zaproszeń i wychodźcie sami z inicjatywą, bo tutaj mamy, powiedzmy sobie, po prostu jakieś miłe okazje.
miłe okazje z kieliszkiem tego czy tamtego na imprezce, czy z filiżanką tego czy tamtego gdzieś w kawiarni w każdym bądź razie, więc też zaryzykuj. Może nie będziesz chciał dać temu szansę lub będziesz się wstrzymywał, albo będziesz się zastanawiał, czy dać tej osobie szansę na spotkanie, czy się z nią umówić, czy się z nią spotkać, bo właśnie są jakieś niedomówienia, nie do końca wiesz, o co chodzi w tym wszystkim. No i tutaj też karta sugeruje zaryzykuj. Zaryzykuj. Sam nie pokazuj wszystkich atutów, być może własnych, swoich, ale spróbuj. Po prostu spróbuj się z nią umówić i spotkać. Zachowaj wiarę. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz bliźnięta. Oj, przepraszam, moje drogie bliźnięta. Trąciłam niechcący statyw. Zaczynamy, kochani. Co tam u Was? Drogi bliźniaku, tutaj najpierw do Ciebie parę słów. Jesteś niezadowolony z czegoś i czujesz przegranie, zwątpienie w miłość, zwątpienie w relacje, jakieś poczucie przegranej. Niedobrze, zobaczmy co dalej. Królowa buław, ale dobrze, tutaj później już dobrze, bo odzyskujesz wiarę w siebie. No więc dla bliźniaków singli, które w tej chwili nie do końca chcą, nie do końca wierzą, czują się niesatysfakcjonująco po ostatniej sytuacji, mają poczucie przegrania, zwątpienia w miłość. Będzie ten moment, moje drogie bliźnięta, gdzie nastąpi zmiana na lepsze. Tutaj tą królową buław mogłaby być Wasza przyjaciółka, ponieważ mamy tutaj barana lwa lub strzelca. Osoba absolutnie charyzmatyczna, osoba absolutnie jakby z takim pozytywnym nastawieniem do życia, która też mogłaby w taki sposób fajny wpłynąć na Was, tak? Więc zwróćcie na to proszę uwagę, ale Wy same, moje drogie bliźnięta, powinnyście zastanowić się, czego chcecie, tak? Mamy królową mieczy odwróconą i 9 buław odwróconej. Więc dla bliźniąt mi się wydaje, że tutaj jest dla Was tak naprawdę takie bardzo indywidualne to czytanie, bardzo osobiste. Z jakiegoś powodu czujesz się zahamowany. Jest taki moment jakiegoś rodzaju wzrostu Twojej chęci do działania w kierunku miłości, ale później czujesz, że są jakiegoś rodzaju braki i też brak wiary w przyszłość. Trochę się poddajesz, jeśli chodzi o miłość. Trochę się poddajesz, jeśli chodzi o miłość. A ktoś Cię lubi. Ktoś może zechcieć z Tobą flirtować, nawet nie, albo chce się spotkać, bo tutaj na tej karcie mówi, ta karta mówi, chce się z Tobą umówić, tak? Ktoś Cię lubi, coś rozkwita między Wami, jest zabawa, jest flirtowanie, chce się z Tobą spotkać, natomiast Ty sam nie wiesz, czego chcesz, tak się tutaj pokazujesz. Przynajmniej jeszcze ta królowa mieczy tutaj jakby mówi też o jakiegoś rodzaju takiej potajemności, potajemnych działaniach, braku doprecyzowania spraw, braku jednomyślności. I dziewiątka była odwrócona, jakby straciłeś wiarę w miłość, poddałeś się. Te dwie karty mówią dla mnie trochę o tym, że się poddałeś. Ta karta mówi, że trochę nie wiesz, o co o tym myśleć i w ogóle czego pragniesz. A ktoś jest wokół Ciebie, kto teoretycznie jest Tobą zainteresowany i widzi Cię, mój drogi bliźniaku, jako osobę niesamowicie charyzmatyczną, pełną uroku, pełną powabu, taką osobę otwartą na ludzi, osobę z wieloma znajomościami, być może bardzo atrakcyjną, nie tylko fizycznie, ale również mentalnie, tak? Więc zwróćcie na to proszę uwagę. Chyba, że jej nie chcecie tej osoby, albo w ogóle, moje drogie single, jesteście skoncentrowane na czymś innym, bo królowa buław często jest skoncentrowana na swoich własnych pomysłach, więc może w czerwcu po prostu będziecie skoncentrowane na swoich własnych celach osobistych, zawodowych, finansowych, tak? I ta miłość trochę nie w czasie. Natomiast jest w Waszym otoczeniu ktoś, kto ewidentnie chciałby się z Wami spotkać i myślę sobie, że ta osoba może zasugerować coś. Jakiegoś rodzaju właśnie zaproszenie Wam przekazać. Dziękuję bardzo, moje drogie bliźnięta. Uważajcie na siebie i zapraszam raki. Moje drogie raki single.
Najpierw sprawdzimy ogólną sytuację, a później ewentualne randki, spotkania. Uwaga, drogie raczki moje. Tutaj powiedziałabym bardzo dużo gwałtownych zachowań, albo taki falstart troszkę, niepotrzebne ryzyko. Uważaj, nie podejmuj niepotrzebnego ryzyka. Tu może być jakiś zamiar, który nie do końca się zrealizuje. Musisz poczekać, widzisz? Zanim wskoczysz. Poczekaj, zanim wskoczysz w tę sytuację. Przyjrzyj się czemuś, zanim wskoczysz, bo możesz mieć do czynienia, drogi raku, z osobą o tak zwanej podwójnej moralności, trochę zakłamanej, trochę pruderyjnej. Więc po prostu zwróć na to uwagę, żebyś nie cierpiał. To jest de facto, moje drogie raki, jesteśmy dorośli, prawda? Uważam, że kto chce, to słucha, kto nie chce, ten nie słucha tych filmów, natomiast dla raka tutaj jest poniekąd ostrzeżenie przed kimś, kto sam nie do końca wie, czego chce, jest trochę czarusiem, takim powiedziałabym osobnikiem, który mówi Wam być może to, co chcecie usłyszeć. I w czerwcu może być jakiegoś rodzaju takie przejście przez jakiś trud z tą osobą, tak? Możecie się poczuć rozczarowani. Więc ta osoba może jakąś lekcję Ci przynieść, bo 10 mieczy, pamiętajmy, to są lekcje, które pobieramy. I teraz tak, czasami one są wynikiem no jakby zdarzeń, na które de facto mieliśmy wpływ i były konsekwencją naszych decyzji, a czasami wynikają z otoczenia. I jeśli masz do czynienia z kimś z trygonu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik, 10 mieczy to jest słońce w bliźniętach, lub poznasz kogoś, kto ma bardzo mocno osadzone bliźnięta w swoim horoskopie urodzeniowym, to ja bym po prostu była tutaj ostrożna na Twoim miejscu, drogi raku. Dlatego, że na ten moment ta osoba może się nie przyznawać do tego, co czuje, co myśli, grać na zwłokę, manipulować, trochę jakby nie wiadomo, o co jej chodzi. Więc myślę sobie, wiecie co, bądźcie sobą, zachowajcie optymizm, jeśli chodzi w ogóle o ludzi, o czerwiec, o znajomości, które Wam się pokazują gdzieś tam na drodze życia, ale nie wskakujcie w nic, bo tu będzie jakiegoś rodzaju niezadowolenie. To jest też, słuchajcie, i jeszcze jedna informacja dla raka. Drugi scenariusz, uwaga, zły początek relacji, niesatysfakcjonujący początek relacji, który i z końcem czerwca ta sytuacja jakby dobiega końca dokładnie, tak? I być może w lipcu ktoś tutaj, ta druga strona tej sytuacji, da Wam większe poczucie bezpieczeństwa w tej sytuacji, o to mi chodzi? Będzie można się dogadać z nią jakoś? Tak, ale to na później. Jakiś wzrost, jest szansa, że nastąpi jakiś wzrost, że ta osoba będzie bardziej elastyczna być może, ale moje drogie single, jak to się mawia, tego kwiata to pół świata. Jeśli macie się tak męczyć już na samym początku, to naprawdę to musi ktoś być bardzo wyjątkowy, że tak powiem. Więc mi się wydaje, że to co ważne, kochani, to miłość do siebie w tej całej sytuacji. Dziwne czytanie dla raka. Nie chciałam, żeby tak wyszło. Co mam zrobić? Mamy tutaj kogoś, kto Was omamia, kto nie mówi naprawdę tego, co myśli, kto mówi jedno, robi drugie. Mamy tutaj kogoś, kochani, z kim jest po prostu falstrat. Przyglądajcie się tej osobie, tak? Nie podejmujcie niepotrzebnego ryzyka. Tutaj jeśli... I jeszcze jedno. Jeśli kogoś spotykacie w sieci, to ta osoba, moim zdaniem, może działać na kilka frontów. Co więcej, może cały miesiąc próbować się z Wami umówić i nie dojechać nigdy, bo ciągle coś wypada i ciągle coś wypada. I to 10 mieczy pokazuje się na końcu miesiąca, czyli to, co najgorsze będzie, znaczy ta sytuacja uważam, że Was wyczerpie, szczerze Wam powiem. Będziecie zmęczeni tą sytuacją. Zmęczeni będziecie mieć dość, natomiast wydaje mi się, że jakby jest szansa po tej dziesiątce, że to się zmieni później na lepsze. Natomiast to, co ważne dla Ciebie, drogi raku, żebyś się nie czuł, nie wiem, niewystarczająco dobry z powodu postawy kogoś, na kogo wpływu nie masz. Okej, no trudno mi jakby sobie wyobrazić, dlaczego mamy o sobie myśleć źle i to jakby to jest dla Ciebie trochę taka przestroga z tytułu działań osób trzecich, na które to działania wpływu nie mamy.
Więc uważaj po prostu na siebie, stawiaj na bezpieczeństwo, stawiaj na stabilność, tak? Stawiaj na relacje, jeśli poznajesz nowych ludzi, które dokądś prowadzą, które coś ci mają jakoś szansę zapewnić. No ta królowa mieczy odwrócona to może być też osoba, która nad sobą nie panuje, kochani, po prostu, tak? I wy, okej, zaczyna się relacja z jakąś tam jest z przytupem, później chcecie dać temu szansę, mówi, dobra, każdy może zbłądzić, spróbujmy, ale się okazuje, że tutaj po prostu jakieś rzeczy się dzieją niefajne. Nie wiem, sprawdźcie sobie ascendent, natomiast ja bym była po prostu bardzo ostrożna. I nie wszystko złoto, co się świeci, to jest jakby, to jest... Tego rodzaju hasło mi przyszło do głowy później. Wydaje mi się, że coś odkryjecie, co Was rozczaruje. I tyle. Zapraszam lwy. Lwy single. Uwaga, moje drogie lwy, kochane, zaczynamy. Lwy single. Paś mieczy, obserwacyjki, sieciowe, internetowe, social media, komunikacja. No to tutaj jest. Ósemka monet, ale nie wiem, czy będziecie chcieli się zaangażować, bądź druga strona, nie tak od razu. Trzeba cierpliwości. No tak. Coś pozostaje w tajemnicy, coś pozostaje w ukryciu. To może nie być dobry moment na to, żeby się angażować w tę relację, albo po prostu zostajecie na takiej płaszczyźnie znajomości internetowej, tak to określę, a tutaj raczej na ten moment nie pokazuje się żaden punkt zaczepienia, który mógłby Wam jakiś przebłysk dać, że tam będzie coś więcej z tego. Ponieważ ktoś nie chce się angażować bardziej w tę relację, albo uznasz, drogi lwie, kochany mój, że te wysiłki, które ty wkładasz w tą relację, po prostu idą na marne, bo ktoś się nie stara. Ktoś się nie stara, bo nie chce, bo ma tajemnicę, bo woli na ten moment ci się przyglądać, bo woli na ten, bo ta osoba na przykład tutaj ma jakiś problem z poczuciem własnej wartości, nie ma pewności siebie wystarczającej, jakby to może być przyczyną, tak? Czyli jakiegoś rodzaju taki brak pewności siebie, który powoduje, że ona w internecie na przykład, tak, czy na takim poziomie jakimś wiadomo, nie wiem, relacji bardzo powierzchownej czuje się dobrze, natomiast na to, żeby gdzieś pójść dalej z tobą, trzeba poczekać. Trzeba poczekać. Ale tutaj też dla kobiet, moje drogie panie, chciałam powiedzieć, żebyście też uważały, ja wiecie, że nie lubię straszyć, nie robię tego, natomiast jak karty do mnie krzyczą wręcz, no to czuję się w obowiązku przekazać taką insynuację, żebyście uważały na osobę, która tak naprawdę nie chce się zaangażować w relacje z Wami, po prostu. Nie chce się zaangażać, ona się Wam przygląda, ona się jakby ma Was na oku, powiedziałabym, natomiast nie ma ochoty, trzeba by było dużo cierpliwości tutaj, co więcej ma jakieś tajemnice. I tyle, więc drogie lwy. Tutaj jest de facto informacja dla singli, że no jest jakaś znajomość możliwa, natomiast będzie to bardziej znajomość taka internetowa, bardzo powierzchowna, w czerwcu przynajmniej, niż coś głębszego. Dlaczego? Dlatego, że osoba, którą wy poznacie, będziecie mieli na oku gdzieś tam, ona ma tutaj jakieś inne sprawy, o których teraz bardzo rozmyślę, które trzymam mocno przy sobie, ale również coś, czego nie okazuje, nie pokazuje, to brak wiary w siebie. Tak? Brak wiary w siebie, tutaj też jakby z tego braku wiary w siebie, kochani, z takiego poczucia własnej wartości mogą wyniknąć jakieś nieprzyjemne dyskusje, jakieś plotki na Wasz temat, uważajcie na to. No inni ludzie, którzy plotkują na nasz temat, opowiadając jakieś bzdurne historie, kochani, jakieś takie wymyślone, wyssane z palca,
sytuacje, albo jakby budują, nazwijmy to, swoją osobę kosztem drugiego człowieka, i to bardzo dobrze odzwierciedla to, ta karta. Najczęściej mają problemy z akceptacją samych siebie, tak? I mają niskie poczucie własnej wartości, więc po prostu, moje drogie lwy, uważajcie na takie osoby. Naprawdę. Nic na siłę, kochani. Nic na siłę. Poza tym tutaj karty pokazały jeden scenariusz. To nie znaczy, moje drogie lwy, że nie zdarzy się przecież coś jeszcze. Coś, co może będzie bardziej spójne z waszym wielkim lwim sercem. Zapraszam panny. Panny single, teraz wy. Uwaga, cztery kielichy. Myślę, że jesteś trochę zniechęcona, droga panno, rozczarowana ogólnie, albo sama nie wiesz, czego chcesz. Tak czasami jest w czwórce kielichów, że my tutaj potrzebujemy czasu dla siebie po prostu. Tym bardziej, jeśli ta oferta tutaj jest po raz kolejny ofertą, nazwijmy to, od tej samej osoby, która już kiedyś nam coś, jakby próbowała coś z nami zdziałać i tak dalej, natomiast nikt z tego nie wynika dalej, nie? Więc już mamy prawo być tym zmęczeni? Oczywiście, że tak, no błagam. Rycerz mieczy, dobra, poczekajcie, dalej idziemy. Dwie buławy, okej, okay. Dwie osoby mogą być, jas mieczy. Moje drogie panny, informacja dla was, jeśli chodzi o miłość, jest taka, żebyś w czerwcu zastanowiła się, czego pragniesz, bo to dostaniesz. Tutaj nie wiem, czego pragnę, tak jak mówiłam, potrzebuję czasu, a karta mówi, otrzymasz to, czego nie potrzebujesz, tak? Będzie progres, będzie jakiegoś rodzaju ruch do przodu, coś się zmieni na lepsze. I ten as mieczy też o tym mówi. Natomiast tutaj jest w ogóle dużo mieczowej energii, znaczy dużo, dwie ważne karty są na poziomie mieczowym, co oznacza, że to może być osoba, z którą ci się będzie bardzo dobrze porozumiewało, w sensie na poziomie intelektualnym będzie bardzo silne porozumienie. To mogą być też dwie osoby, tak? No, umówmy się, jakby trzeba wybrać, tak? Trzeba się zastanowić. Tutaj możesz być oczarowany tą osobą właśnie dlatego, że ona intelektualnie pobudza twoje zmysły bardzo mocno. I tutaj jakby będzie taki moment, gdzie ważne będzie dokonanie wyboru i przygotowanie jakiegoś planu działania, tak? Co dalej zrobić, żeby rozwijać to połączenie, tę znajomość. Więc dla panny singla, tak naprawdę informacja jest trochę zaskakująca i trochę inna niż wcześniej przekazywane przeze mnie dla innych znaków. Dla ciebie jest prośba o jasność twoich myśli, o to, czego ty, moja droga panno, oczekujesz, czego pragniesz, co jest dla ciebie ważne. Jeśli chcesz się spotkać z kimś konkretnym, jeśli będziesz chciała się wybrać na randkę, to ten as mieczy mówi w punkt. To powiedz to. Ta osoba być może do ciebie przyjedzie, tak? Może ty gdzieś pojedziesz. No w każdym bądź razie ruszysz do przodu. Będzie progres. Będzie progres. Wynikający z tego, że ty, droga panno, komunikujesz się jasno, wprost, klarownie odnośnie tego, czego chcesz. Jeśli wybierzesz sobie jakąś osobę gdzieś tam spośród, wiecie, ja nie wiem, jak to teraz się odbywa do końca, w sensie, znaczy, no wiem, ale nie korzystam z tych możliwości randkowania, umówmy się. No to tutaj tak trochę widzę taką osobę, która ma możliwości jakieś, ma możliwości. I tak trochę tracisz wiarę, czy tym razem jakby coś będzie z tego połączenia, coś będzie z tej znajomości, czy ma szansę coś być z tej znajomości. A tutaj karty mówią, nie trać wiary, zastanów się, czego chcesz, rusz do działania, tak? Wiedz, czego chcesz, działaj z determinacją. Bądź pomysłowy, jeśli chodzi o kwestie komunikacji, bo może dla tej osoby, o której tutaj mowa, z którą będziesz się komunikował, drogi singlu, droga singielko, gdzieś w sieci jakby nawiążesz relacje, to właśnie wartości nie fizyczne, a jakieś tam mentalne historie, intelektualne historie, na tym poziomie połączenie, tak się tutaj to pokazuje, będą miały znaczenie. Bardzo ciekawe czytanie dla panny. Dziękuję wam bardzo. Uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i zapraszam wagi. Moje drogie wagi, tasujemy karty i przechodzimy.
do czytania. Wagi single. O nie, za dużo. Kto by pomyślał, że aż tyle. No dobra. Moje drogie wagi. Rycerz kielichów odwrócony. Ktoś, kto... No, uważajcie na obsesyjki. No tak, moje drogie wagi. To... Jezu świat. Ale poczekajcie, a co za słońce? No dobra. Drogie wagi, tu mamy kogoś, kto ma obsesję na waszym punkcie. Natomiast udaje wam się moim zdaniem zażegnać tą sytuację, zakończyć ją jakoś. Albo mamy kogoś, kto jakby ukrywa swoje prawdziwe uczucia, tak? Jest jakiś nadpobudliwy być może, ale tutaj też uda wam się, no wydaje mi się, dzięki waszemu charakterowi trochę naprawić, wyważyć tą sytuację. Możecie, słuchajcie, no strzelec bardzo mocno się pokazał lub ktoś, kto ma strzelca w swoim horoskopie urodzeniowym, natomiast w sposób odwrócony, to ta osoba jakby potrzebuje chyba trochę czasu dla siebie, wydaje mi się. Ona może być wszędzie, dookoła, dosłownie. Ja już nie chcę użyć takiego słowa bardziej dosadnego, ale po prostu wszędzie. Dosłownie. I tu, i tam sprawdzać, gdzie te trawy zieleńsze są. Tak? No więc, jeśli moje drogie single będziecie miały w czerwcu koło siebie takiego człowieka, no to wydaje mi się, że trzeba jakby postąpić w jakiś taki sposób bardzo racjonalny, wyważony właśnie, żeby mu uświadomić, jak jest postrzegany być może, lub jak wy go postrzegacie, tak? I wychodzi słońce. I tutaj mamy jeszcze, ktoś wyrazi ci zainteresowanie twoją osobą, droga wago. Dostaniesz jakąś wiadomość miłosną. Albo ktoś ci da znać, że o tobie myśli. Da ci znać, że o tobie myśli. Więc tak. Dla części z was to po prostu ktoś, kto daje wam znać, że o was myśli, że jest wami zainteresowany, robi to w sposób tak impulsywny. Tak nagły, że to was może, to was cieszy, ale wydaje mi się, że to was może wstrzymać przez chwilkę. Tak na zasadzie, o co chodzi? Okej, więc tutaj jest jakiegoś rodzaju progres, jest jakiegoś rodzaju taki fajny punkt zaczepienia dla singli. Okej? Może być jakieś oddalenie też między wami, moje drogie wagi. To może być ktoś, kto jest w jakiejś odległości. Ale proszę was, tylko tutaj nie dajcie się wytrącić z równowagi, bo tak jak mówię, to dla mnie może być ktoś lekko, za bardzo impulsywny. Tak też czuję, tak, kogoś, kto chce na siłę zaimponować wam, tak? Więc zwróćcie uwagę na to tylko. Dobra, dziękuję moje drogie wagi. Zapraszam skorpiony. Moje drogie skorpiony, zobaczmy zatem. Skorpiony single. Zobaczmy, co karty wskazują, przed czym ostrzegają, kochani, na co zwracają uwagę jako istotne dla was. Zaczynamy. Rycerz buław. Wow, skorpiony. No, powiem wam tak, single, tak? No to rycerz buław to może nie jest od razu ten jedyny. Moje drogie panie, to szczególnie dla was, bo ja wiem, że skorpion się potrafi zakochać w ciągu jednej nocy. Ale rycerz buław to jest ktoś, kto ma w sobie mega dużo entuzjazmu, jest bardzo fajny, jest super imprezowiczem, super z nim spędzamy czas, fajnie się, że tak powiem, możemy bawić, tu jest dużo zabawy w ogóle, więc no nie ma nudy, nie ma nudy. Cztery miecze, odpoczynek, sąd ostateczny. O Boże, poczekajcie, więc tak, jest jeszcze skorpiony, nagle się tutaj mi pokazało, bo co mam na spodzie, wieża odwrócona. Skorpion, który miał gracza w swoim życiu, unikniesz niepotrzebnych komplikacji, tak to nazwę, jeśli tej osoby z powrotem do siebie nie przyjmiesz.
To jest taka tutaj informacja. Chciałabym to w ten sposób określić. Skorpion ma szansę też poznać kogoś, poznać kogoś, natomiast z przeszłości nikogo raczej nie przyjmuj. Sąd ostateczny odwrócony mówi, że nie bardzo. Tam nie wydarzyło się nic interesującego, co miałoby zmienić twój pogląd na tę sytuację, na tę relację, na tę osobę, ale no wysłuchać zawsze warto, prawda? No to jakby karty się mylą w czytaniach ogólnych tym bardziej, więc jakby pełen luz. Nie przyjmujcie tego też osobiście, moje drogie Skorpiony, natomiast tu się pokazuje sytuacja, gdzie nie ma drugich szans. Więc Skorpionie, kimkolwiek był twój gracz z przeszłości, to nie ma drugich szans. Natomiast ten rycerz buław, o którym zaczęłam opowiadać, ten fajny towarzysz, no to powiem Wam szczerze, tutaj jakby kwestia jest taka, że z nim na pewno będzie fajnie i miło spędzać wspólnie czas. Po tym będzie taki dla Was czas potrzebny na to, żeby po prostu odpocząć i zrelaksować się i jakby zregenerować siły. Prośba o to, żebyście, moje drogie Skorpiony, nie angażowały się w tą osobę emocjonalnie na ten moment, dlatego że ona nie jest gotowa, ponieważ wokół tej sytuacji są jakiegoś rodzaju przeszkody. Tak? Trzeba się przygotować do nowej fazy. Jeśli Was gdzieś spotka, zaprosi, jeśli się gdzieś spotkacie, nie wiem, przypadkiem może nawet, no to fajnie jest się bliżej poznać, ale nie angażować się emocjonalnie. Bo na ten moment to jest osoba, która może mieć jakiegoś rodzaju problem z wyrażaniem uczuć, tak? Okej, więc zwróćcie na to uwagę, proszę. I żeby przejść do nowej fazy, trzeba pokonać jakiegoś rodzaju przeciwności, jakiegoś rodzaju takie, jakby to powiedzieć, trudności. Ona się musi czegoś nauczyć, może tego, jak z Wami postępować, bo bardzo szybko będzie chciała wszystko robić. A Wy niekoniecznie. Tak raczej na spokojnie do tego podchodzicie. I dla Skorpiona się pokazała się druga, moim zdaniem, tutaj historia, żeby nie przyjmować nikogo, znaczy no nie przyjmować nikogo z przeszłości. No po prostu to jest bardzo specyficzne. Jeśli Skorpionie wiesz, że miałeś w swoim życiu osobę, która była tu i tam i była wszędzie i dookoła świata latała i właśnie się z tego uleczasz, wychodzisz z takiej sytuacji, to jak dla mnie te dwie karty mówią, zabieram swój kielich miłości od Ciebie, ponieważ to, co było między nami, kosztowało mnie sporo wszystkiego, energii, wymęczyło i nie chcę tego, dochodzę właśnie do siebie, tak? Więc też Ty się tu pokazujesz w czerwcu, drogi single, jako ktoś, kto dochodzi do siebie, pokonuje jakieś przeciwności po trudniejszym momencie. Bardzo Wam dziękuję, zapraszam strzelce. Moje drogie strzelce. Zobaczmy zatem, co dla Was. Jakie sugestie karty mają dla Was? Czy jakaś randka, jeśli będzie jakaś randka, co tutaj podpowiedzą nam, jeśli chodzi o spotkanko? No dobra, strzelce. Kochankowie, no moje drogie strzelce. Wisielec, zastanów się przed podjęciem decyzji. To jesteś Ty, 10 buław, wiesz o tym, drogi strzelcu, bo to Saturn w strzelcu jest, więc będzie się to, stresujesz się. Może Cię zabraknąć energii, albo nie będziesz wiedział, kogo wybrać, w którą stronę, co zrobić. Świat, ale piękne macie czytanie, słuchajcie. I na spodzie dwie monety, jak nic. Strzelcu, strzelcu, potrzebujesz troszkę więcej czasu, żeby zadbać o informacje, tak? I już. To jest wybór między dwoma osobami i potrzebne są jakiegoś rodzaju rozważania trochę na temat, jak i gdzie ulokować uczucia. Możesz się wahać. To wahanie, które masz w sobie, może Cię jakby wstrzymywać, możesz czuć, że nie wiesz, co zrobić. Za bardzo przemyśliwujesz sprawy, przemyśliwujesz i czujesz, że jesteś po prostu w martwym punkcie, że jest impas, tak? Ale słuchajcie, no jeśli nie jesteśmy na coś gotowi, no to dlaczego mamy działać impulsywnie?
Karta Wisielec to dla mnie ta energia, w której ona wręcz mówi: zatrzymaj się. To jest energia kogoś, kto potrzebuje być bardziej skupiony na swoim własnym wnętrzu, żeby się zastanowić, tak? Co więcej, dla strzelca, który utrzymuje dwa połączenia na przykład, albo cztery, albo dziesięć, no ileś tam, więcej niż jedno w każdym razie, drogie strzelce, jesteście singlami, możecie spotykać się, flirtować przecież z kim chcecie, kto wam zabroni, tak? No to chciałam wam powiedzieć, że tu może być zmęczenie tą sytuacją. Tu może być zmęczenie tą sytuacją. Obserwuj sobie swoje otoczenie. Nie pokazuje się tutaj, słuchajcie, raczej znajomość w sieci moim zdaniem się pokazuje. Nie pokazuje się nic, co miałoby tutaj jakby zmienić coś, że ruszycie do działania, tak? Więc, kochane moje strzelce, dajcie sobie czas i z niczym się nie spieszcie i wybierajcie po prostu i przebierajcie. Co więcej, wy macie w sobie ogromny magnetyzm w czerwcu. Ogromny magnetyzm ma strzelec w czerwcu w sobie, więc do ciebie też mogą ciągnąć ludzie. Oni nie wszyscy są dla ciebie najlepsi. Tym samym więc właśnie przypatrz się, zanim zdecydujesz cokolwiek zrobić, cokolwiek, co tutaj przyniesie ci jakiś powód satysfakcji, tak? Przygotowujesz się też może do czegoś. Potrzebujesz troszkę czasu, żeby się poprzyglądać i przygotowywać do czegoś, ale ważne jest twoje skoncentrowanie na tym, moim zdaniem, czy ta osoba, czy też te, która z tych osób, którą będziesz zainteresowany w czerwcu singlu mój, spełni jakieś twoje oczekiwania. Czy będziemy sobie tak słodziutko tutaj, słodziusieńko patrzeć w oczki, czy jeszcze będziemy mieli jakieś inne wspólne zainteresowania, czy jakiegoś rodzaju wspólny kierunek działań, czy to jest osoba, która się jakby w dłuższej perspektywie, no, co mogę z nią mieć na przykład? Czy ona będzie hamowała mój rozwój osobisty, czy będzie mnie wspierała? No, to są różne pytania, każdy z nas ma swoje własne kwestie indywidualne, jakieś tam decydujące aspekty, tak? Jeśli chodzi o miłość. Więc po prostu przyglądaj się też, przygotowuj się. Ruszysz, jak będziesz gotowy, moim zdaniem, żeby ruszyć. Ale ogólnie też tutaj się praca pokazuje, drogi strzelcu, u ciebie jako taki aspekt, który może cię trochę powstrzymywać, jeśli chodzi o miłość, tak? Więc też jeszcze to. Dużo pracy, po prostu brak czasu. No dobra, koziorożce, moje drogie single koziorożce. Zobaczmy, co dla was. Nie wiesz, co zrobić. Jest jakaś niewiedza. Musisz się zastanowić. To nasze własne myśli. To jest koziorożec, który po prostu musi się nad sprawami zastanowić. 10 kielichów. Uch. Może być ktoś z przyjaciół. Ale dużo myślisz o tej osobie. A czemu ty tak myślisz o tym? Zobaczcie. Na cztery karty, trzy mieczowe. Na spodzie jesteście wy. Pod spodem szóstka kielichów. Jakąś bratnią duszę tu macie. Tak? Was stresuje ta sytuacja bardzo. Poczekajcie, dajcie mi po kolei. Ósemka... Okej, drogi single, tu może być ktoś, z kim naprawdę będziecie, możecie myśleć o kimś jako o waszej takiej osobie na całe życie. Ale kłopot z tym i kłopot w tym, że jest problem ze zmianą tej relacji z takiej nieokreślonej, fantazjującej, tak? Donikąd nie prowadzącej, na relację długoterminową. Tutaj jest bardzo dużo myśli i zastanawiania się, jak zmienić tą sytuację, jak zmienić moje życie, żeby na no, żeby mieć coś z kimś na stałe bardziej. Drugi single, muszę to też powiedzieć, możecie spotkać kogoś, kto ma rodzinę
i on, ta osoba Wam o tym powie z opóźnieniem, albo będzie próbowała to zataić, to będzie jakiegoś rodzaju, znaczy będzie, wiecie, no będzie unikała odmówienia wprost, będzie omijała pewne tematy, to będzie wprowadziło do jakichś niedomówień. To dla takich sytuacji tutaj raczej, moje drogie koziorożce, karty mówią, no, że bez odbioru. Bez odbioru, drogie moje koziorożce, dlatego że relacja z taką osobą nie będzie się rozwijała w ten sposób, w jaki sobie życzycie. Ta osoba nie może Wam dać tego, czego Wy pragniecie. A pierwszy aspekt jest taki, że tu jest dużo stresu w koziorożcu. Jak mam rozwijać tą relację, ale też to jest związane z jakim... Poznacie jakąś osobę, będą jakieś niedomówienia, niejasności. Nie będzie mówiła wprost być może ta osoba. Tak, będzie jak zawiła, te flirty będą takie zawiłe, że czasami po prostu nie wiadomo o co chodzi i to Was zestresuje w pewnym momencie. Aczkolwiek tutaj karty sugerują po prostu uporządkuj myśli, nie martw się na zapas. Jest dużo mieczowej energii, dużo komunikacji. Wszelkiego rodzaju niejasności między Wami, to możecie też spotkać kogoś, gdzie będzie taki trochę roller coaster, słuchajcie. Kto co lubi, nie? To w każdym bądź razie tutaj powiedziałabym, ten konflikt, te napięcia między Wami uda się rozwiązać, jakby posiadając jakieś informacje, czyli zbierając, opytując, tak, rozmawiając. Używając takich klarownych argumentów, przemawiając do rozsądku tej drugiej stronie, ale uważam, że dla koziorożca, wiem, że niekoniecznie to chcieliście usłyszeć, będzie to jakaś taka sytuacja, która mentalnie Was zmęczy. Ta osoba Was zmęczy, ta relacja Was zmęczy po prostu. Miecze to pamiętajmy, myśli, komunikacja, tutaj się może dużo i tu są miecze, komunikacja i emocje. Więc w ogóle, a gdzie działanie jakieś, no to pytanie, gdzie ta osoba poznana została i dokąd to prowadzi. W każdym razie to Was zmęczy. Ale może też z drugiej strony będzie trzeba gdzieś tam, no wiecie, to taki czas intensywnego wysiłku intelektualnego, w sensie komunikacji, rozmów, planowania jakiegoś, żeby to dalej gdzieś poszło, doprowadziło. Dziękuję bardzo, zapraszam wodniki. Moje drogie wodniki, zobaczmy single, zobaczmy co się rysuje dla Was, czy jakieś randki się pokażą. No dobra. Uwaga, wodniki. Uchuch. Uch, uch. Paść kielichów. Puk, puk. Dzień dobry. Jestem miły, uprzejmy, delikatny i zmysłowy. Chciałbym z Tobą współpracować, tworzyć życie, robić coś na serio. Uważam, że mamy przyszłość. Nie chcę czekać już. Nie mam cierpliwości. Ciekawe. Moje drogie wodniki, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w tej trójce monet musiałam sobie dołożyć. Uważajcie proszę zatem na siebie, ponieważ w tej trójce monet pokazuje się ktoś, kto może ukrywać jeszcze jedną osobę. Ta osoba jest bardzo miła, ta osoba, z którą Wy gdzieś tam nawiążecie kontakt, bo ten paść kielichów jest bardzo miły, bardzo czarujący, jest bardzo subtelny, bardzo delikatny. No wiecie, tak potrafi zamieszać w serduchu, potrafi zrobić wrażenie. A obok są trzy monety i tutaj mam kartę, która mówi o tym, że jest jakaś inna kobieta, na przykład moi drodzy, moje drogie panie, w tej całej sytuacji, tak? Wydaje mi się, że jeśli wydacie jasno do zrozumienia, że nie jesteście tym zainteresowani, to tyle i tutaj jakby nic więcej z tego nie będzie. Ale z drugiej strony wydaje mi się również, w tej dziewiątce była w odwróconej, że to jest informacja dla wodników, które są zainteresowane związkiem bez zobowiązań. To jakby tak bym powiedziała jeszcze. Nie, że nie będziesz się przed tym bronił szczególnie, że to taki związek bez zobowiązań. Natomiast tutaj sytuacja z gatunku niewiadomych, szczerze mówiąc, do końca o co chodzi. Ósemka monet jako rada, bo aż muszę zobaczyć, to raczej powiedziałabym, to jest ósemka monet, nie, to jest dziewiątka monet, przepraszam, dziewiątka monet. No to jest ktoś, kto nie jest zainteresowany też relacją.
Ta osoba potrzebuje własną przestrzeń mieć. Tak, uważajcie na romanse w pracy. Jezus, te ostrzeżenia. Uważajcie na romanse w pracy, na sytuacje, gdzie pod płaszczykiem jakichś spraw zawodowych ktoś po prostu będzie próbował coś od was uzyskać. No. Trzeba się trochę oglądać przez swoje ramię, moje drogie wodniki. Nie dajcie sobie umanipulować. Adoratorzy w pracy, powiedziałabym, przez lupę bardzo się należy przyjrzeć, moje drogie panie. To jest ktoś, kto pokazuje się tutaj jako osoba, która jest trochę taka bywająca. To tam. Więc dla części z was, jeśli na tym ma polegać ta relacja, to po prostu bez zobowiązań, no to bez zobowiązań, tak? I już, i dobrze się bawimy, miło spędzamy ze sobą czas. Ale nie ufałabym po prostu, bo wydaje mi się, że to może być ktoś, kto koniec końców w taki czy w inny sposób niechcący, nie sądzę, żeby ta osoba działała jakoś tam z premedytacją, ale po prostu swoją postawą i nastawieniem na tym, czego ona chce, że może wam zrobić przykrość, tak? Że może was jakoś wykorzystać, że może wam coś jakby zamieszać. Tak? Bo to się w ogóle dziwne to jest. Tak jakby tutaj też się pokazuje moim zdaniem, drogie wodniki, jeśli jesteś kimś naprawdę zainteresowany, to uważaj bardzo proszę na jakąś trzecią energię, która może ci się w tę relację wbić. Która obserwuje twoje poczynania, obserwuje tą twoją osobę, którą ty jesteś zainteresowany i po prostu namiesza. To jest tego rodzaju przekaz, moje drogie single. Więc też jakby starajcie się wyjaśniać wszelkiego rodzaju wątpliwości. Więc tutaj trochę zamieszania u wodnika jest, słuchajcie. Zadbałabym chyba o to, żeby, nie wiem, przyjrzeć się wszystkiemu, zanim cokolwiek zdecydujecie. Jeśli macie wokół siebie jakiegoś zazdrośnika, jakąś zazdrośnicę, to weźcie pod uwagę, drogie single, że ta osoba będzie się wam przyglądać i może wpuszczać jakieś fake newsy, coś, co miałoby wam namieszać w życiu uczuciowym. To tyle. Sprawdźcie sobie jeszcze ascendent, bardzo proszę, przynajmniej. Dziękuję bardzo, tasujemy karty i zapraszam. Ryby, moje drogie ryby. Single ryby, sprawdźmy możliwości, czy jakaś randka, co się tutaj pokazuje. No dobra. No ryby, najpiękniejsze czytanie jak na razie. Odwrócone eremita. Ktoś się na was otworzy w końcu, moim zdaniem. Ktoś, kto, powiedziałabym, jest bardzo mocno do tej pory skoncentrowany był na sobie, no otworzy się na was, to się tutaj pokazuje, jakaś karmiczna historia. To może być ktoś, kto już był w waszym życiu, kochani. Tak? Ale nie jesteście razem, po prostu. No w każdym bądź razie wszelkiego rodzaju karmiczne historie wydaje mi się, że trzeba wyjaśnić, odpuścić, jakby naprawić, bo to 10 kielichów mówi, kurczę, tutaj może być dużo dobrego wspólnie, możecie mieć coś dużo, no fajne historie mogą być. Powiedziałabym, że to jest ktoś generalnie miły, aczkolwiek z drugiej strony bardzo delikatny, a z drugiej strony taka osoba niesamowicie asertywna, bardzo mocno skoncentrowana na sobie, tak? Która lubi działać, nie chce tracić energii. Tutaj baran, lew, strzelec, tutaj panna jakby co. Natomiast to jest ktoś, kto... też uważajcie, żeby za szybko, bez przemyślenia nie wskoczyć w tą relację. O tak bym określiła. Ponieważ za którąś ze stron mogą się ciągnąć jakieś niedokończone historie z przeszłości, tak, trochę karmiczne, które mogłyby mieć wpływ na to, co się będzie działo w waszym życiu singlowym, uczuciowym. Ale tak, pokazuje się,
możliwość jakby komunikacji miłosnej, nowych osób w naszym życiu, takie emocjonalne poczucie szczęścia. Przy tej królowej buław też jakieś działanie, coś rusza do przodu, okej? Okay? No to i możecie powitać miłość. Otwórz swoje serce w momencie, kiedy będziesz gotowy otworzyć to serce też, droga rybo, kiedy będziesz gotowa, przepraszam, tak? Bo to może być ten jedyny, ta jedyna. Tylko tu jest trochę ostrzeżenie, nie za szybko, na spokojnie, czy macie pokończone sprawy, albo przynajmniej być świadomym, kto ma jakieś sprawy niepokończone, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, w co się ładujemy. Tak? Dziękuję Wam bardzo, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.